Paruzyjny tom drugi, wykład czwarty. Czasy Pogan. Co to są czasy Pogan? Ich początek, długość i koniec w roku 1914 wydarzenia towarzyszące, wydarzenia późniejsze, czas literalny i symboliczny, obraz zgodny uwagi, teraźniejsze znaki. Królestwo Boże ma obalić pogańską władzę dlatego ustanowiony przed jej zakończeniem przed rokiem 1914 dlaczego sprzeciwiają mu się królestwa pogańskie jak i dlaczego wszyscy je w końcu z radością zaakceptują niech przyjdzie pragnienie wszystkich narodów ponieważ temat rozważany w niniejszym rozdziale wiąże się bezpośrednio z tematem rozdziału 13 z tomu pierwszego Pomocne byłoby dla czytelnika przypomnienie go sobie przed zapoznaniem się z poniższymi rozważaniami. I będzie Jeruzalem deptane od pogan, aż się wypełnią czasy pogan. Ewangelia Łukasza rozdział 21 werset 24. Wrażenie czasy Pogan zostało użyte przez naszego Pana dla nazwania okresu historii pomiędzy usunięciem figuralnego Królestwa Bożego, Królestwa Izraelskiego. Ezechiela rozdział 21 wersety od 25 do 27 równego, a wprowadzeniem i ustanowieniem jego poza figury, prawdziwego Królestwa Bożego. Kiedy to Chrystus przyjdzie uwielbiony w świętych swoich, aby się dziwnym okazał we wszystkich wierzących wądzień. W tym okresie panowanie nad Ziemią miało pozostawać w rękach Pogan, Izrael zaś, zarówno cielesny jak i duchowy, miał i ma być tym mocą poddany, aż zakończy się ich czas. Bóg nie ma upodobania w tych rządach ani ich nie pochwala. Ale uznaje ich panowanie. Innymi słowy, dla mądrego celu pozwala im rządzić przez określony czas. Władza nad Ziemią była pierwotnie dana Adamowi, który miał nad tą Ziemią panować i czynić ją sobie poddaną. Pierwsza Mojżeszowa rozdział, pierwszy werset 28. Adam upadł, wskutek czego władza utracona na skutek grzechu została mu odebrana. Następnie dozwolono panować nad ziemią aniołom. Niektórzy z nich jednak, zamiast podnieść upadłą rasę, nie zachowali pierwszego stanu swego, lecz wpadli w nieposłuszeństwo. Potem, po potopie, Bóg objawił Abrahamowi swój cel przyjście z pomocą umierającej, grzesznej rasie pomocą tą miało być potomstwo Abrahama. Wzbudzony spośród niego wielki wybawiciel, władca i nauczyciel. Bóg obiecał to Abrahamowi mówiąc, Błogosławione będą w nasieniu Twoim wszystkie narody Ziemi. To była najwcześniejsza wzmianka o narodowym, uniwersalnym panowaniu nad Ziemią. Wzmianka ta, pochodząca od Boga, mówiła o szczególnych zdolnościach o niezwykłej wyższości tego władcy nad wszystkimi innymi, a także przepowiadała, że poddanie się takiemu władcy będzie korzyścią dla całego rodzaju ludzkiego. Niewątpliwie obietnica dana Abrahamowi wypełniała serca i umysły jego potomstwa Izraela, była też dobrze znana jego krewnym, Moabitom i Edomitom, co do tego nie może być wątpliwości. Prawdopodobnie o takiej narodowej nadziei dowiedziały się i inne narody. Trudno wątpić, że gdy tak się stało, duma wzbudziła w nich pragnienie stania się narodem przewodnim oraz chęć zdobycia uniwersalnej władzy, narody te sądziły bowiem, że pod każdym względem są odpowiednie i zdolne do rządzenia, nauczania i przez to do błogosławienia innych narodów, tak jak któryś z potomków Abrahama. Wydaje się, że nadzieja Izraela na osiągnięcie uniwersalnej władzy nie przez wybór innych narodów, lecz przez Boski Wybór i moc okazane własce dla narodu wybranego, udzieliła się i innym narodom. W każdym razie widzimy, że pogańscy królowie i narody traktowały władzę jako łaskę od bogów, których czcili. Tej samej myśli nadal chwytają się zarówno mali jak i wielcy królowie i książęta. Bez względu na to, jak słabi fizycznie i umysłowo, jak grzeszni i nie nadający się do władania sobą lub innymi, prawie do obłąkania owładnięci są myślą, że Bóg specjalnie wybrał ich i ich rodziny do rządzenia i błogosławienia czyżwy, całej ziemi. Ta teoria zaakceptowana przez mnóstwo ludzi, jest rozpowszechniana na medalach, monetach i dokumentach państwowych z napisem Z łaski Bożej Król taki a taki. I tak, podczas gdy Izrael czekał i miał nadzieję na obiecane panowanie nad ziemią i często spodziewał się być bardzo blisko realizacji tej obietnicy, Szczególnie za panowania Dawida i Salomona inne narody również pragnęły stać się uniwersalnymi imperiami. Kiedy więc Bóg zamierzał odjąć koronę od Izraela aż do momentu przyjścia prawdziwego nasienia obietnicy, które miało objąć władzę, postanowił on pozwolić pogańskim królestwom posiąść panowanie i spróbować rządzić światem, aby w ten sposób ludzkość mogła przekonać się, że próby samodzielnego rządzenia w obecnym grzesznym stanie są daremne. Bóg powierzył władzę utraconą przez Adama aniołom, aby pokazać, że nie są oni w stanie rządzić i błogosławić świata. Teraz oddał tę władzę poganom, aby wypróbowali swoje metody bez jego pomocy. Te eksperymenty Bóg dopuszcza jako cenne i niezbędne lekcje wypełniające czas przed nadejściem pomazańca Pańskiego, który według należnych mu praw obejmie władzę i wykona wszystkie jego wspaniałe zamierzenia. Izrael według ciała był obrazem Izraela duchowego, kościoła wieku ewangelii, który w tym głębszym sensie jest nazywany królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Pierwszy Piotra rozdział 2 werset 9 i który we właściwym czasie będzie rządzić i błogosławić wszystkie narody. Tak więc królestwo izraelskie pod pewnymi względami było obrazem królestwa Chrystusowego. Wynika z tego, że kiedy nadszedł boski czas przekazania władzy nad ziemią Poganom, należało wcześniej odjąć od Izraela obrazową koronę i przestać uznawać go za królestwo. Bóg uczynił to, stwierdzając, że Izraelici udowodnili, iż nie zasługują na wywyższenie ich do uniwersalnego panowania, ponieważ stali się zepsuci. Próżni i bałwochwalczy w miarę jak osiągali wyróżnienia jako naród, działo się to za panowania króla Sedeki boski wyrok został wyrażony w słowach proroka, tak mówi panujący pan, zdejm tę czapkę, a zrzuć tę koronę, która już nigdy takowa nie będzie, tego, który w poniżenie przyszedł, w wyższe, a wywyższonego poniże. Wniwecz, wniwecz. Wniwycz ją obrócę, czego pierwej nie bywało, aż przyjdzie ten, co do niej ma prawo, którym mu dał, Ezechiela rozdział 21 wersety od 24 do 27. To obalenie korony, czyli władzy, zostało dokonane. Została ona oddana najpierw Babilonii, potem Medopersji, Grecji i wreszcie Rzymowi. Charakter tych imperiów, jak zapisano na kartach historii, zgadza się dokładnie z proroczym opisem wielkiego posągu ze snu nabuchodonozora i Danielowym widzeniem o czterech bestiach. Odrzucenie władzy Izraela miało trwać aż do przyjścia i objęcia panowania przez Chrystusa, prawowitego dziedzica tronu Izraela i całej ziemi, którą nabył swoją własną drogocenną krwią. Do niego, jak widzieliśmy, będzie należało piąte uniwersalne Imperium Ziemi, Królestwo Boże pod całym niebem. Jednak w przeciwieństwie do poprzednich czterech królestw, którym dozwolono sprawować władzę tylko przez jakiś czas i dlatego były uznawane, chociaż Bóg ich nie pochwalał, Królestwo Boże będzie w pełni uznane i ustanowione przez Boga jako Jego przedstawicielstwo na ziemi. Będzie to Królestwo Boże, Królestwo Pomazańca Jachwę. Zostanie ono wprowadzone stopniowo, w czasie wielkiego ucisku, który zakończy wiek Ewangelii i podczas którego obecne królestwa zostaną całkowicie zniszczone, przemijając pośród wielkiego zamieszania. W tym rozdziale prezentujemy biblijne dowody potwierdzające, że zupełne zakończenie czasów Pogan, to znaczy zupełne zakończenie okresu ich panowania, będzie miało miejsce w roku 1914 i że ujrzymy wtedy rozpad władzy niedoskonałych ludzi. Zauważmy też, że jeżeli jest to fakt uzasadniony pismem świętym, to udowodni on, co następuje. Po pierwsze, że w tym czasie Królestwo Boże, o które nasz Pan nauczył nas modlić się przyjść Królestwo Twoje, zacznie obejmować władzę i wkrótce zostanie zaprowadzone na Ziemi, na ruinach dzisiejszych instytucji. Po drugie, że ten, który ma prawo wziąć władzę, będzie wtedy obecny jako nowy władca Ziemi, co więcej, fakt ten udowodni też, że będzie on obecny dużo wcześniej, ponieważ obalenie rządów pogańskich jest bezpośrednim skutkiem rozbicia ich na części jako naczynie zduniskie. Psalm 2, werset 9. Objawienie rozdział drugi werset 27 i ustanowienia w ich miejsce jego własnego, sprawiedliwego rządu. Po trzecie, że na jakiś czas przed końcem odrzucenia ostatni członek uznawanego przez Boga Kościoła Chrystusowego, Królewskiego Kapłaństwa, Ciała Chrystusowego zostanie uwielbiony wraz z głową, ponieważ wszyscy członkowie mają królować wraz z Chrystusem, współdziedzicząc z Nim królestwo, a nie może to być ustanowione bez pełnej liczby członków. Po czwarte. Że począwszy od tego czasu Jeruzalem nie będzie deptane przez Pogan, lecz podniesie się z prochu Boskiej niełaski do wielkiego zaszczytu, ponieważ czasy Pogan zostaną wypełnione, czyli zakończone. Po piąte, że w tym czasie lub nawet wcześniej zaślepienie Izraela zacznie ustępować, ponieważ ich zatwardzenie z części miało trwać, póki by nie weszła zupełność Pogan. Rzymian rozdział jedenasty werset dwudziesty piąty, innymi słowy, dopóki nie zostanie z pomiędzy pogan wybrana pełna liczba tych, którzy mają być członkami ciała, czyli oblubienicy Chrystusowej. Po szóste, że wielki czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być dojdzie do punktu kulminacyjnego, którym będzie ogólnoświatowe panowanie Anarchii. Potem ludzie uspokoją się i dowiedzą, że Jahwe jest Bogiem i będzie wywyższony między narodami. Psalm 46, werset 10. Warunki opisane w symbolicznym języku jako szalejące fale morza, rozpływająca się ziemia, upadające góry i płonące niebo ustaną a umęczona uciskiem ludzkość uzna nowe niebiosa i nową ziemię i ich pokojowe błogosławieństwa. Jednak pomazaniec pański oraz jego prawowita i sprawiedliwa władza zostaną wcześniej, podczas wielkiego ucisku, uznane przez grono dzieci Bożych, przez klasę oznaczoną na planie wieków małymi literami M oraz T. Zobacz także parauzyjny tom pierwszy, w strony od 235 do 239, potem, już przy zakończeniu ucisku, przez cielesny Izrael, a wreszcie przez cały rodzaj ludzki. Po siódme, że przed tą datą Królestwo Boże, ustanowione w mocy, będzie już na ziemi oraz uderzy i skruszy pogański posąg. Daniela, rozdział drugi, werset 34, a także doszczętnie zniszczy moc tych królów. Jego własna siła i władza zostanie ustanowiona równie szybko, jak szybko jego wpływy i czynniki kruszyły i roznosiły potęgi cywilne i duchowe, żelazo i glinę. Początek czasów Pogan, rok 606 przed naszą erą. Słowa naszego pana, aż się wypełnią czasy, Pogan oznaczają, że czasy te mają dokładnie określony koniec, ponieważ o nieograniczonym, nieokreślonym odcinku czasu nie można powiedzieć, że się wypełni. Tak więc panowanie Pogan miało swój początek, będzie trwało przez określony czas i zakończy się w określonym momencie. Greckie słowo przetłumaczone tu na czasy to kairos. Oznacza ono ustalony czas. To samo słowo przetłumaczono na czasy w następujących wersetach. Ewangelia Marka rozdział pierwszy werset piętnasty. Pierwszy Tymoteusza rozdział szósty werset piętnasty. Objawienie rozdział 12 werset 14, Dzieje Apostolski rozdział 3 werset 19, rozdział 17 werset 26. Słowo chwile, użyte w Dziejach Apostolskich rozdziale pierwszym wersecie 7 jest tym samym greckim słowem. Początek tych czasów Pogan jest ściśle określony przez Pismo Święte. Jeżeli wskazuje ono także na długość trwania pogańskiej władzy, możemy się z pewnością dowiedzieć, kiedy te czasy się zakończą. Biblia podaje wyjaśnienie dotyczące długości tego ustalonego okresu, który musi się wypełnić. Zostało ono jednak podane w taki sposób, że nie można go było zrozumieć ani wówczas, kiedy to pisano, ani też do momentu, gdy na owo objaśnienie rzuciły światło upływ czasu i wydarzenia historyczne, a i nawet wtedy mogli je pojąć tylko ci, którzy czuwali i którzy nie byli obciążeni sprawami tego świata. Biblia jasno i mocno udowadnia. Że czasy Pogan stanowią okres 2520 lat, począwszy od roku 606 przed naszą erą, aż do roku 1914 naszej ery włącznie. Uniwersalna władza rządów pogańskich, jak już to udowodniliśmy, rozpoczęła się od Nabuchodonozora, nie wtedy, gdy zaczął panować, Lecz gdy przeminęło figuralne Królestwo Pana, a władza nad całym światem została przekazana w ręce Pogan. Data początku czasów Pogan jest więc dokładnie wyznaczona jako data odjęcia korony od figuralnego Królestwa Bożego, czyli od ostatniego króla Jasza. Według słów proroka, Ezechiela rozdział 21 wersety od 25 do 27, korona została odebrana Zedekijaszowi, Jeruzalem zostało zdobyte i zburzone przez armię Nabuchodonozora i takie pozostało przez 70 lat, aż do odbudowy w pierwszym roku cyrusa. Druga kronik rozdział 36 wersety od 21 do 23 Chociaż Jeruzalem zostało wtedy odbudowane, a jeńcy powrócili, Izrael nigdy już nie miał króla. Za panowania Cyrusa Żydzi powrócili do swojej ziemi i do osobistej wolności, ale jako naród byli kolejno poddanymi, Persów, Greków i Rzymian. Pod jarzmem tych ostatnich żyli właśnie wtedy, gdy nasz pan przyszedł po raz pierwszy, Piłat i Herod byli urzędnikami Cezara. Znając te fakty, łatwo znajdujemy datę początku czasów Pogan, ponieważ pierwszy rok panowania Cyrusa jest jasno ustaloną datą, zarówno świeccy jak i duchowni historcy jednogłośnie zgadzają się z kanonem Ptolemeusza, który podaje rok 536 przed naszą erą. Jeżeli rok 536 ty przed Chrystusem był rokiem, w którym zakończyło się 70 lat spustoszenia Jerozolimy i rozpoczęło się odrodzenie Żydów, to wynika z tego, że ich królestwo zostało odrzucone 70 lat wcześniej, czyli 536 plus 70, co daje rok 606 przed Chrystusem. W ten sposób podnajdujemy datę początku czasów Pogan, rok 606 przed naszą erą. Rozpoznając fakt Boskiego przekazania władzy ziemskim, czyli pogańskim rządom, wiemy nie tylko, że upadną, będą odrzucone i zastąpione przez Królestwo Chrystusowe, kiedy ich czas się zakończy, ale wiemy także, że Bóg nie odbierze im władzy, aby dać ją pomazańcowi, dopóki nie zakończy się czas ich przywileju, aż się wypełnią czasy pogan. Wniosek z tego strzeże nas przed fałszywą ideą rozpowszechnianą na świecie przez papieństwo, że Królestwo Boże zostało założone w dniu pięćdziesiątnicy i że w pełniejszy sposób zostało ustanowione wtedy, gdy Imperium Rzymskie nawróciło się na chrześcijaństwo papiestwo i stało się tak doczesnym, jak i duchowym imperium światowym. Z tego proroctwa o czasach pogan widzimy, że to stwierdzenie uczynione przez kościół rzymski, a także w mniejszym lub większym stopniu przyjęte przez protestantów, jest nieprawdziwe. Widzimy, że te narody, które papiestwo i protestantyzm określają jako narody chrześcijańskie i których obszar nazwany jest chrześcijaństwem, czyli Królestwem Chrystusa, w rzeczywistości nimi nie są. Są Królestwami tego świata, i zanim ich czasy nie wypełnią się, Królestwo Chrystusa nie może przejąć kontroli. Chociaż będzie się organizowało i przygotowywało do tego w ciągu kilku lat zamykających czasy pogan, podczas gdy te królestwa będą drżały, rozpadały się i popadały w anarchię. W ciągu wieku Ewangelii Królestwo Chrystusowe istniało jedynie w zarodku, w upokorzeniu, bez mocy i przywileju panowania, bez korony, mając jedynie sceptrum obietnicy – nieuznawane przez świat, podległe obecnym mocom, królestwom pogańskim. Dziedzicowie niebiańskiego królestwa muszą tak trwać, aż nadejdzie wyznaczony dla nich czas królowania wraz z Chrystusem. Podczas wielkiego ucisku kończącego obecną epokę zostaną oni wywyższeni do mocy. Ale ich królowanie sprawiedliwości nie może wyprzedzić roku 1915, kiedy to zakończą się czasy pogan. Dlatego obowiązkiem Kościoła jest cierpliwie oczekiwać wyznaczonego czasu triumfu i chwalebnego panowania, trzymać się z dala od królestw tego świata jako obcy. Pielgrzymi i cudzoziemcy, a także jako dziedzicowie przyszłego królestwa i skoncentrować na nim swe ambicje i nadzieje. Chrześcijanie powinni rozpoznać prawdziwy charakter tych królestw i trzymając się z dala od nich, winni okazywać im odpowiedni szacunek i posłuszeństwo, ponieważ Bóg dozwolił na ich panowanie. Apostoł Paweł pisze. Każda dusza niech będzie zwierzchnością wyższym poddana, boć nie masz zwierzchności, tylko od Boga, Rzymiany rozdział 13, werset 1. Do tego czasu cielesny Izrael także nie może wrócić do swego od dawna obiecywanego dziedzictwa, chociaż będą wcześniej poczynione pewne przygotowania, dopóki bowiem nie zakończą się czasy pogan. Bóg nie ustanowi w pełni ani ziemskiej, ani duchowej fazy swego królestwa. Korona, władza, została odjęta od ludu Bożego, tak duchowego, jak i cielesnego nasienia, aż do zakończenia się czasów pogan, co nastąpi podczas chwalebnej obecności Mesjasza, który będzie nie tylko królem żydowskim, ale królem nad wszystką ziemią wądzień. Niektórzy mogliby pomyśleć, że odjęcie korony od Izraela było pogwałceniem obietnicy, nie będzie odjęte sceptrum od Judy, ani zakonodawca od stóp jego aż przyjdzie szyjo. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 49 werset 10. Zauważmy jednak różnicę między koroną a sceptrum. Bo chociaż korona została odjęta w czasach Sedeki to jednak sceptrum, jak później zobaczymy, nie było odebrane przez następne 639 lat, aż do momentu, kiedy nasz Pan, wywodząc się według ciała z pokolenia Judy i linii Dawida i będąc uznany przez Boga, stał się prawowitym i jedynym dziedzicem od dawna przeobiecanego sceptrum ziemi. Boska obietnica dana Abrahamowi. Powtórzona Izaakowi i Jakubowi, mówiła, że z ich potomstwa powstanie wielki wybawiciel, który nie tylko pobłogosławi i wywyższy ich ród w świecie, ale który będzie błogosławił wszystkie narody Ziemi. Przez pewien czas wydawało się, że Mojżesz, wielki zakonodawca i wybawiciel, był wypełnieniem tej obietnicy, powiedział on jednak proroczo do ludu, Proroka z pośrodku ciebie, z braci twej, jaką ja jest, wzbudzi tobie pan, Bóg Twój, wskazując w ten sposób, że był on jedynie figurą tego, który miał przyjść, i umarł Mojżesz. Następnie obietnice, nie będzie odjęte sceptrum od Judy ograniczono w oczekiwaniach do tegoż pokolenia. Wszystkie inne plemiona trzymały się w pewnej mierze Judy. Ale w zależności od tego, jak mocno wierzyły w Boskie Obietnice, spodziewając się w związku z Judą błogosławieństwa, które miało przyjść we właściwym czasie. Kiedy z obiecanego pokolenia powstał Król Dawid, jego wielkie zwycięstwa wzbudziły wielkie oczekiwania dotyczące rozszerzenia Królestwa którego wpływ objąłby cały świat i podporządkowałby wszystkie narody zakonowi. Także kiedy sława mądrości i wielkości Salomona obiegła wszystkie państwa, wydawało się prawdopodobnym, że korona uniwersalnego panowania była w zasięgu ręki. Boska obietnica dana Dawidowi, głosząca, że owoc Biludry jego zasiądzie na jego tronie na zawsze, Ograniczyła oczekiwania związane z pokoleniem judy do jednej rodziny, i to rodziny już zasiadającej na tronie Izraela. Kiedy wzniesiono wielką świątynię Salomona, w której setki śpiewaków i kapłanów stanowiły wspaniały widok, kiedy wieść o mądrości i bogactwie Salomona obiegła cały świat, kiedy królowie słali mu dary, aby zyskać jego łaski. Kiedy królowa Saby przybyła z darami, aby zobaczyć najsłynniejszego i najwspanialszego króla, jakiego świat oglądał, nie było dziwnym, że Żydzi byli pełni nadziei i dumy, ponieważ wyczekiwany moment wywyższenia nasienia Abrahama i błogosławienia przez nie wszystkich narodów zdawał się być bardzo blisko. Boleśnie byli zawiedzeni, gdy po śmierci Salomona królestwo zostało rozdarte, a potem zupełnie obalone, a naród, który żywił nadzieję rządzenia i błogosławienia wszystkich ludzi jako naród wybrany przez Boga, znalazł się w niewoli w Babilonie. Nad rzekami babilońskimi, tameśmy siadali i płakali, wspominając na Syon, psalm 137 werset pierwszy. Jednak chociaż została odjęta korona, to znaczy moc rządzenia nawet samymi sobą, to jednak prawo do władzy, sceptrum, o którym mówiła boska obietnica, nie zostało odebrane. Uniwersalne panowanie było dane nabuchodonozorowi i jego następcom, jak pokazywał wielki posąg, a także czterem wielkim bestiom. Miało to jednak trwać tylko przez pewien czas. Dana Izraelowi pierwotna obietnica musi się ziścić, korona została odjęta, ale sceptrum pozostało aż do przyjścia Szylo. Mówił o tym nawet wyrok wydany na Sedeki Jasza, zrzuć tę koronę, wniwycz ją obrócę, aż przyjdzie ten, co do niej ma prawo, które mu dał. Przymierze zawarte z Abrahamem dawało jego nasieniu obietnice rządzenia i błogosławienia świata. Przymierze zakonu zawarte z Izraelem, z dziećmi Abrahama ograniczało i zawężało przymierze Abrahamowe tak, że tylko ci, Którzy zupełnie i doskonale posłuszni byli zakonowi mieli prawo do nadziei i mogli domagać się udziału w panowaniu i błogosławieniu obiecanym w przymierzu Abrahamowym. Ten fakt doprowadził do powstania sekty faryzeuszy, którzy twierdzili, że wypełniają nienagannie każdy szczegół zakonu i ufali sami w sobie, że byli sprawiedliwymi, a innych za nic mieli nazywając ich celnikami i grzesznikami, samych siebie zaś potomstwem Abrahamowym, dziedzicami obiecanej władzy, która miała błogosławić świat. Jasna, mocna nauka naszego pana skierowana była po części przeciwko błędom faryzeuszy, którzy myśleli że staranne wypełnianie pewnych zewnętrznych ceremonii zakonu stanowiło o zupełnej harmonii z jego literą i duchem. Nasz Pan uczył tego, co teraz wszyscy chrześcijanie już wiedzą, że zakon widziany w pełni jest tak majestatycznie doskonały, a człowiek tak upadły i niedoskonały, i tak otoczony pokusami z zewnątrz, jak i swymi własnymi słabościami, że nikt nie jest w stanie wypełnić tego prawa w doskonały sposób, ani rościć sobie pretensji do błogosławieństwa Abrahamowego. Nagana naszego Pana skierowana do faryzeuszy nie powinna być więc rozumiana jako sprzeciwianie się ich dążeniu do nienagannego wypełniania zakonu. Pan nie obwiniał ich też za niewypełnienie zakonu, gdyż było to niemożliwe dla niedoskonałego człowieka. Jezus ganił ich za hipokryzję, za zwodzenie samych siebie i innych swoimi roszczeniami do doskonałości i świętości. Tak oni, jak i inni, dobrze wiedzieli, że było to jedynie zewnętrznym obmywaniem się podczas gdy serca pozostawały nieczyste i niepoświęcone. Pan zarzucał im, że starali się tylko o formę pobożności, że wiele mówili, a ich serca były dalekie od Boga. Tak więc, jak twierdzą nasz pan i apostoł Paweł, żaden z nich naprawdę nie wypełnił ani nie mógł wypełnić zakonów w doskonały sposób. Ewangelia Jana rozdział 7 werset 19, Rzymian rozdział 3 werset 20 Chociaż mogli być bliżej doskonałego wypełnienia wymagań prawa, niż byli w rzeczywistości. Nasz Pan nie tylko wyraził słowami istotne znaczenie przyszłego zakonu, będziesz miłował Pana, Boga Twego, ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej, i ze wszystkiej siły Twojej, i ze wszystkiej myśli Twojej, a bliźniego Twego, jak samego siebie, ale także pokazał to zupełnym podporządkowaniem samego siebie woli i planowi Bożemu, unikaniem jakichkolwiek planów i ambicji ze swojej strony, jakiegokolwiek egoizmu, jak najszczerzej wypełniając, w stronę 85. Wolę Bożą z całego swojego serca, duszy, siły i myśli, miłując bliźnich jak samego siebie, aż na śmierć. W ten sposób, przez spełnienie warunków, przez doskonałe posłuszeństwo zakonowi, czego nikt z niedoskonałego ludzkiego rodu nie mógł dokonać, Pan Jezus stał się dziedzicem wszystkich błogosławieństw obiecanych przymierzem zakonu na Górze Synaj. W ten sposób udowodnił także, że jest tym nasieniem Abrahamowym, do którego stosowała się teraz cała obietnica dana Abrahamowi. Nasz pan zapewnił sobie tą drogą sceptrum obiecane prawo, czyli upoważnienie do władzy nad ziemią, które było od wieków obiecane temu z pokolenia Judy i z rodziny Dawida, kto zasłuży sobie, aby je otrzymać. Wielka nagroda, którą Izrael miał nadzieję zdobyć, o którą walczył i do której tęsknił przez stulecia, została wreszcie zdobyta przez lwa, kogoś silnego, z pokolenia Judy. Szylo, wielki czyniciel pokoju, przyszedł, nie tylko uczynił on pokój pomiędzy Bogiem a człowiekiem przez przelanie swojej krwi na krzyżu. Kiedy wykupił rodzaj ludzki spod przekleństwa śmierci, sprawiedliwie nałożonej na wszystkich, ale także, kiedy obejmie już swą wielką moc i panowanie jako król królów i pan panów, zniesie zło i grzech, i ustanowi pokój na niechwiejącej się podstawie świątobliwości. On jest księciem pokoju. Kiedy sceptrum, prawo, pod przymierzem zostało przekazane naszemu Panu Jezusowi, to przymierze zakonu zakończyło się, ponieważ jakżeby mógł Bóg nadal oferować innym pod jakimikolwiek warunkami nagrodę, która już została zdobyta przez Szylo. Dlatego apostoł mógł oświadczyć, Chrystus zniósł zakon, przymierze, przybiwszy go do krzyża, Kolosensów rozdział drugi werset czternasty. W ten sposób książę pokoju zapewnił swoim poddanym zarówno przebaczenie grzechów, jak i restytucję, a także ustanowił wieczne królestwo, oparte na sprawiedliwości, które w żaden inny sposób nie mogło być wprowadzone. Tak oto spełniła się przepowiednia, nie będzie odjęte sceptrum od judy, ani zakonodawca od nóg, biudr, jego, aż przyjdzie Szylo. Wtedy zostało ono odjęte od Judy i dane, w stronę 86, w, komuś silnemu, wielce wywyższonej duchowej istocie, panu chwały, z pokolenia judowego, który teraz trzyma to sceptrum, czyli prawo do panowania, jako król królów i pan panów. Wśród tych. Którzy po siedemdziesięciu latach niewoli babilońskiej powrócili i odbudowali świątynię oraz mury miasta, znaleźli się tylko ci, co mieli szacunek dla obietnic Bożych i oczekiwali pociechy izraelskiej. Zebrali się oni wokół pokolenia Judy, mając na pamięci Boską obietnicę, że zakonodawca, wybawiciel, wielki Szylo, czyli czyniciel pokoju, będzie pochodził z tego pokolenia. A mimo to, niestety, kiedy przyszedł ten, który swoją przelaną na krzyżu krwią uczynił pokój i pojednanie za nieprawości, wzgardzili nim i odrzucili go, gdyż nie oczekiwali najwyższego kapłana, lecz wielkiego generała. Szylo, dzięki swemu posłuszeństwu aż do śmierci, otrzymał przy zmartwychwstaniu sceptrum i wszelką moc. Istotnie, najpierw miał on błogosławić Izraelowi, ale nie Izraelowi Cielesnemu, ponieważ nie wszyscy Izraelici według ciała są prawdziwymi Izraelitami, Rzymian rozdział 9 werset 6. Szylo, dziedzic, szuka i znajduje dzieci Abrahama według ducha, takie. Które podobnie jak Abraham są wierne i posłuszne i pochodzą zarówno z jego naturalnego potomstwa, jak i z pomiędzy pogan. Mają być oni ludem imieniowi jego, dzieje apostolskie rozdział 15 werset 14. Potem zaś, po zebraniu jego wybranego kościoła podczas żniwa, czyli końca wieku Ewangelii, u schyłku czasów pogan przywróci swą łaskę i odbuduje ruiny Izraela a ostatecznie także ruiny wszystkich narodów ziemi na podstawach lepszych niż by serce ludzkie mogło sobie wyobrażać ten który teraz trzyma sceptrum który ma prawo rządzić przy zakończeniu czasów pogano otrzyma też koronę i jemu będzie oddane posłuszeństwo narodów Pierwsza Mojżeszowa rozdział 49 werset 10. Sceptrum, czyli prawo do wszelkiej mocy na niebie i na ziemi, było mu dane przy jego zmartwychwstaniu, ale czeka on na wyznaczony przez Ojca czas, na koniec czasów Pogan, aby wziąć wielką moc i rozpocząć swe chwalebne panowanie. Objawienie rozdział 11 wersety 17 i 18. Przypomnijmy sobie wskazaną już wcześniej datę rozpoczęcia się czasów Pogan, rok 606 przed naszą erą. Zbadamy teraz dowody potwierdzające, że ich długość wynosi 2520 lat i że kończą się one w roku 1914 naszej ery. Nie spodziewajmy się, że znajdziemy te informacje w wielu miejscach. Gdyby tak było, Wyjaśniłoby się to przed naznaczonym czasem. Wiadomość ta została przekazana w taki sposób, aby ukryć ją aż do czasu końca. Daniela rozdział 12 wersety 4 i 10. Słowa naszego Pana, Jeruzalem będzie deptane od pogan, aż się wypełnią czasy pogan, nie tylko sugerują wyznaczony i ograniczony okres panowania pogan. Ale także dają do zrozumienia, że chociaż tak duchowy, jak i cielesny Izrael był poddany tym pogańskim rządom, to jednak te czasy są w pewien sposób związane i odmierzane nad ziemskim miastem, Jeruzalem, i cielesnym domem Izraela. Pojawia się więc myśl, czy możliwe jest, że Bóg przepowiedział w związku z historią Izraela coś, co wskazałoby nam dokładną miarę tych czasów, o których wspomina nasz Pan. Zaiste, tak właśnie jest. W trzeciej księdze Mojżeszowej czytamy o błogosławieństwach i przekleństwach mających ziemski, cielesny charakter. Gdyby Izrael był wierny i posłuszny Bogu, byłby błogosławiony daleko więcej niż inne narody. W przeciwnym wypadku spadłyby na niepewne kary. Czytamy o tym w następujących słowach: I będę chodził między wami, a będę wam za Boga, a wy mnie będziecie za lud, a jeśli byście mnie nie słuchali i nie czynili wszystkich tych przykazań, postawię twarz moją przeciwko wam i porażeni będziecie od nieprzyjaciół waszych i panować będą nad wami, którzy was mają w nienawiści. A siać będziecie próżno na sienie wasze, bo jest zjedzą nieprzyjaciele wasi. A jeśli szani tak nie usłuchacie mnie, przydam siedemkroć więcej karania dla grzechów waszych. Trzecia Mojżeszowa rozdział 26 wersety od 17 do 18 i 24, i 28. Groźba siedemkroć więcej powtarza się trzy razy. Inne kary wymienione przed siedemkroć więcej odnoszą się do różnych niewoli asyryjskich, moabskich, madjańskich, filistyńskich i tym podobne, podczas których boska opieka cały czas czuwała nad Izraelitami. Jego sposób postępowania był następujący podawał im przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, trochę tu Trochę tam, opiekował się nimi jednak, kiedy pokutowali i wołali do niego, wysłuchiwał ich i odpowiadał, wybawiając ich spod panowania wrogów. Sędziów rozdział trzeci wersety dziewiąty i piętnasty. Kiedy jednak te kary zawiodły, zastosował obiecane siedem krąć, korona została na stałe odjęta, a Izrael, podobnie jak cały świat, został poddany rządom bestii na siedem kroć. Stało się więc tak, jak ostrzegał Pan: A jeśliż i tak, mimo poprzednich kar, nie usłuchacie mnie, przydam siedem kroć karania więcej dla grzechów Waszych. Kontekst, w którym występuje siedem kroć więcej, dłużej, dodatkowo, wskazuje, że jest to ostateczne, końcowe karanie tego ludu po tym, jak wszystkie inne rodzaje karania nie zdołały na trwałe zreformować narodu. Karanie tych siedmiu razy wywrze zamierzony skutek całkowitego upokorzenia Izraela przed Bogiem i przygotowania go w ten sposób do otrzymania błogosławieństw. To siedem siedemkroć odnosi się więc do długości okresu, w którym Poganie będą nad nimi panować. Niewątpliwie ten właśnie okres miał na myśli nasz Pan mówiąc o czasach pogan. Moment, w którym lżejsze niewole i karania ustąpiły miejsca temu ostatecznemu, wielkiemu karaniu całego narodu, siedemkroć, miał miejsce, jak już pokazaliśmy, gdy ostatni król izraelski Sedykijasz został pozbawiony władzy, odtąd zaczął się jeden w strona 89. Długi okres karania, przepowiedziane 7 kroć, czyli 2520 lat. W Biblii wyraz czasu używany jest dla określenia roku, tak literalnego jak i symbolicznego. W momencie dania jakiegokolwiek proroctwa nie było jednak wiadomo, czy czas odnosi się do roku rzeczywistego, czy symbolicznego. Prorocy szukali pilnie ale na próżno chcąc dowiedzieć się na który albo na jaki czas literalny czy symboliczny wskazywał duch pierwszy Piotra rozdział 1 werset 11 rok symboliczny używany w proroctwach jest obliczany na podstawie roku księżycowego 12 miesięcy po 30 dni każdy czyli 360 dni przy czym każdy dzień symbolizuje jeden rok Wynika z tego, że jeśli czas czyli rok ma znaczenie symboliczne, to oznacza 360 symbolicznych dni, tak więc 7 kroć to 2520. 7 razy 360 równa się 2520 symbolicznych dni, czyli 2520 literalnych lat. Określenie 7 kroć 7 razy. Po angielsku Seven Times ma również znaczenie siedem czasów. W tym momencie nasuwa się pytanie, czy te siedem kroć były literalne, czy symboliczne? Czy miały oznaczać siedem lat, czy 2520 lat? Odpowiadamy, że należy je rozumieć symbolicznie jako 2520 lat. Nie mogą one oznaczać siedmiu literalnych lat, ponieważ Izrael wiele razy znajdował się w niewoli dłuższej niż siedem lat, na przykład służyli królowi Mezopotamiej osiem lat, sędziów rozdział trzeci werset ósmy, królowi Moabu osiemnaście lat, sędziów rozdział trzeci werset 14. królowi Jabinowi dwadzieścia lat. Sędziów rozdział czwarty wersety drugi i trzeci filistynom raz czterdzieści lat i drugi raz osiemnaście lat. Sędziów rozdział dziesiąty wersety od siódmego do ósmego. Rozdział trzynasty werset pierwszy. Poza tym siedemdziesiąt lat przebywali w Babilonie. Wszystkie te okresy były znacznie dłuższe niż siedem lat literalnych. Tak więc owe kroć przedstawione jako ostatnie, największe i ostateczne karanie, musi być rozumiane w sposób symboliczny, a nie literalny, chociaż hebrajskie słowo przetłumaczone na siedemkroć w trzeciej Mojżeszowej rozdziale 26 wersetach 18. 21, 24 i 28 jest tym samym słowem, które podobnie przetłumaczono w proroctwie Daniela rozdziale czwartym wersetach szesnastym, 23, trzecim, dwudziestym piątym i trzydziestym drugim, tylko że u Daniela zostało dodane słowo, iddan, które w trzeciej mojżeszowej zostało pominięte jako domyślne. A także, co charakterystyczne, w obu przypadkach wyrażenie to zostało powtórzone cztery razy. W przypadku nabuchodonozora oznaczało ono siedem literalnych lat, ale zarówno Nabuchodonozor, jak i jego siedem czasów stanowili figury, o czym się jeszcze przekonamy. Siedem czasów poniżenia nabuchodonozora. Daniela rozdział 4 wersety 16 i od 23 do 26, okazały się być siedmioma literalnymi latami, gdyż rzeczywiście w ten sposób się wypełniły, zaś upokorzenie Izraela i całego świata pod obecnymi rządami okazało się trwać siedem symbolicznych czasów, 2520 lat. Do zakończenia tego okresu brakuje obecnie 26 lat, a wszystkie czynniki wskazują na schyłek władzy Pogan, na zaprowadzenie wiecznej sprawiedliwości i wszystkich błogosławieństw nowego przymierza dla Izraela i dla całej wzdychającej ludzkości. Koniec siedmiu czasów Izraela ten długi okres 7 krąć, czyli 2520 lat karania Izraela to okres panowania pogan czasy pogan dlatego jak już wykazaliśmy czasy pogan zaczęły się w roku 606 przed naszą erą i miały trwać 2520 lat aż do roku 1914 2520-606 równa się 1914. Potem miały wypełnić się błogosławieństwa opisane w późniejszej części tego samego rozdziału. Trzecia Mojżeszowa, rozdział 26, wersety 44 i 45. Bóg pamięta o narodzie izraelskim i wypełni przymierze zawarte z Jego ojcami. Rzymian rozdział jedenasty wersety od dwudziestego piątego do dwudziestego Powyższe rozumowanie możemy przedstawić w taki sposób siedemkroć karania Izraela. 2520 lat. Okres ten rozpoczął się, gdy panowanie zostało przekazane Poganom, co stało się, jak się już przekonaliśmy, w roku sześćset przed naszą erą. W roku pierwszym naszej ery minęło więc 606 lat, pozostałe lata wskażą datę zakończenia czasów Pogan, 1914 rok. Aby przekonać się, że w symbolicznych proroctwach Biblia używa przelicznika dzień za rok, zacytujemy kilka przykładów, które wypełniły się w ten właśnie sposób, a szpiedzy zostali wysłani do Hanaanu. Aby szpiegować przez 40 dni, które były obrazem 40 lat wędrówki Izraela po puszczy. Czwarta Mojżeszowa rozdział 14 wersety 33 i 34. B. Gdy Bóg chciał oznajmić Izraelowi okres nieszczęść, kazał Ezekielowi powiedzieć to w symboliczny sposób: Dzień, mówię, za rok daję tobie. Ezechiela rozdział 4 wersety od 1 do 8. c. W ważnym i już wypełnionym proroctwie z księgi Daniela rozdziale 9 wersetach od 24 do 27, nad którym zastanawialiśmy się już w poprzednim rozdziale, pokazany jest w nim czas namaszczenia naszego Pana, a także następujące po nim 7 lat łaski dla Izraela. W połowie których Mesjasz został zabity, również został użyty symboliczny czas, każdy dzień z siedemdziesięciu symbolicznych tygodni przedstawiał jeden rok i tak też ów czas się wypełnił. D. Również w proroctwie Daniela rozdział siódmy werset 25 i rozdział dwunasty werset siódmy okres triumfu papiestwa został określony jako trzy i pół czasu. Co jak wiemy, i udowodnimy w tym tomie, wypełniło się podczas 1260 lat, 360 razy 3 równa się 1260. Taki sam okres został wymieniony w Księdze Objawienia, w rozdziale 12 wersecie 14 jest on nazwany czas, czasy i połowa czasu. 360 razy 3 równa się 1260. Według rozdziału 13, wersetu 5 wynosi on 42 miesiące. 30 razy 42 równa się 1260. Zaś rozdział 12, werset 6 mówi o 1260 dniach. Nad wypełnianiem się tych proroctw zastanowimy się szczegółowo nieco później. Teraz wystarczy zauważyć, że użycie przez ducha słowa czas zgadza się z jego użyciem w sensie symbolicznego roku, trwającego 360 lat. Jeżeli więc trzy i pół czasu, będące miarą triumfu upadłego kościoła, wypełniły się w ciągu 1260 lat, to można łatwo stwierdzić, że długość siedmiu czasów władzy pogan mamy policzoną 360 razy 7 równa się 2520 i że kończą się one w roku 1914 jeżeli bowiem 3 i pół czasu stanowi 1260 dni lat to 7 czasów będzie po prostu okresem dwa razy dłuższym Wynoszącym mianowicie 2520 lat. Gdyby kroci Izraela wypełniło się w ciągu literalnych siedmiu lat, nastąpiłoby potem błogosławieństwo zagwarantowane Izraelitom przez bezwarunkowe Boskie przymierze z ich ojcami. Trzecia Mojżeszowa rozdział 26 werset 45, Rzymiany rozdział 11 werset 28. Tak się jednak nie stało. Izrael nigdy nie otrzymał tych obiecanych błogosławieństw i wspomniane przymierze nie będzie wypełnione. Jak mówi Paweł, Rzymian rozdział 11, wersety 25 i 26. Dopóki wybrany kościół wieku Ewangelii, ciało Chrystusa, nie zostanie udoskonalony jako wybawca, przez którego przymierze będzie wprowadzone w życie. Ale to jest przymierze, które postanowię z domem izraelskim po tych dniach, to jest po siedmiu czasach karania, mówi Pan, dam zakon mój do wnętrzności ich, a na sercu ich napiszę go, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. I nie będzie więcej uczuł żaden bliźniego swego, i żaden brata swego, mówiąc, poznajcie Pana. Bo je oni wszyscy poznają, od najmniejszego z nich aż do największego z nich, mówi Pan, bo miłości wbędę nieprawością ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Jeremiasza rozdział 31 wersety 33 i 34, Żydów rozdział 10 wersety 16 i 17. Za onych dni, dni łaski. Które nastąpią po siedmiu czasach karania, nie będą więcej mówić, ojcowie jedli grona cierpkie, a synów zęby ścierpnęły. Owszem, raczej rzeką, każdy dla nieprawości swojej umrze, każdego człowieka, który by jadł grona cierpkie, ścierpną zęby jego. Jeremiasz rozdział 31 wersety 29 i 30. Odrodzenie Izraela po siedemdziesięciu latach pobytu w Babilonie nie było uwolnieniem spod władzy Pogan, od tego czasu już zawsze był on narodem poddańczym. Odrodzenie miało na celu tylko to, aby utrzymać razem naród, któremu miał być przedstawiony Mesjasz. Działo się to wtedy, gdy Izrael był już poddany Poganom i w świetle tego faktu nasz Pan powiedział, że Poganie nadal będą deptali Jeruzalem aż do momentu, kiedy czasy Pogan zakończą się, czyli wypełnią. Cały świat jest świadkiem tego, że karanie Izraela pod panowaniem Pogan trwało nieprzerwanie od roku 606 przed naszą erą i że trwa nadal, a także iż nie ma powodu oczekiwać ich narodowej reorganizacji wcześniej niż w roku 1914, który zakończy ich siedemkroć 2520 lat. W miarę jak ten długi okres narodowego karania zbliża się ku końcowi, możemy zobaczyć, że suche drzewo figowe przygotowuje się do wypuszczenia liści, pokazując, że nastał koniec zimy zła i zbliża się już lato tysiąclecia. Które w pełni przywróci ich do obiecanego dziedzictwa i narodowej niepodległości. Fakt, że mają teraz miejsce wielkie przygotowania i oczekiwania związane z powrotem Izraela do jego własnej ziemi, sam w sobie stanowi mocny dowód potwierdzający tę biblijną naukę. O znaczeniu tego czytaj w tomie pierwszym w stronę od 286 do 298 Inne świadectwo, inny obraz czasów pogan został przedstawiony w czwartym rozdziale proroctwa Daniela. Pierwotne panowanie człowieka nad całą ziemią, utracenie władzy i zapewnienie jej przywrócenia, gdy zakończą się czasy pogan. Wszystko to zostało dobitnie przedstawione w śnie danym Nabuchodonozorowi, w danielowej interpretacji snu i w jego wypełnieniu na Nabuchodonozorze. Nabuchodonozor widział w swoim śnie drzewo w pośrodku ziemi, którego wysokość zbytnia była. Wielkie było ono drzewo i mocne, a wysokość jego dosięgała nieba, a okazałe było aż do granic wszystkiej ziemi. Gałęzie jego piękne, a owoc jego obfity, i pokarm dla wszystkich był na nim, a pod sobą dawało cień zwierzowi polnemu, a na gałęziach jego mieszkało ptactwo niebieskie, a z niego miało pożywienie wszelkie ciało. A oto stróż i święty z nieba zstąpiwszy, wołał ze wszystkiej mocy i tak rzekł, Podrąbcie to drzewo, i obetnijcie gałęzie jego. A otłuczcie liście jego, i rozrzućcie owoc jego, niech się rozbierze zwierz, który jest pod nim, i ptactwo z gałęzi jego. Wszakże pień korzenia jego w ziemi zostawcie, a niech będzie związany łańcuchem żelaznym i miedzianym na trawie polnej, aby rosą niebieską był skrapiany, a z zwierzętami niech się pasie w trawie ziemskiej, serce jego od człowieczego niech się odmieni. A serce zwierzęce niech mu dane będzie, a siedem lat niech pominą nad nim. Ta rzecz i według wyroku Stróżów, a to żądanie według mowy świętych stanie się, aż do tego przyjdzie, że poznają ludzie, iż Najwyższy panuje nad Królestwem Ludzkim, a daje je komu chce, a najpodlejszego z ludzi stanowi nad nim. To znamienne drzewo w swojej chwale i piękności wyobrażało pierwsze panowanie nad ziemią dane rodzajowi ludzkiemu w postaci jego głowy, Adama, do którego Bóg powiedział, rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię. I czyńcie ją sobie poddaną, i panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebieskim, i nad wszelkim zwierzem, które się rucha po ziemi. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 1, werset 28. Pierwotna chwała człowieka i dana mu moc były rzeczywiście wspaniałe i rozciągały się nad całą ziemią. Człowiek miał błogosławić, żywić i ochraniać każde żywe stworzenie. Kiedy jednak pojawił się grzech, został wydany rozkaz, aby ściąć drzewo, chwała Piękno i moc rodzaju ludzkiego zostały młodebrane, a niższe stworzenia nie znajdowały już opieki i błogosławieństwa pod rządami człowieka. Śmierć ścięła wielkie drzewo, rozrzuciła jego owoc i liście, pozostawiając niższe stworzenie bez pana i opiekuna. Z ludzkiego punktu widzenia zdolność odzyskania utraconej władzy była bezpowrotnie utracona. Bóg jednak patrzył na to inaczej, panowanie było przewidziane w jego planie i było darem jego łaski, chociaż rozkazał, aby zostało odebrane. To jednak korzeń, boski cel i plan restytucji trwał nadal, choć związany mocnymi kajdanami, aby nie mógł wypuścić liści przed wyznaczonym przez Boga czasem. W wizji obraz zmienia się z pnia drzewa w człowieka poniżonego do poziomu zwierząt, rozum i moc zostały mu odebrane. Widzimy więc człowieka, upadłego, poniżonego pana ziemi, nie posiadającego już chwały ani mocy. Od wydania wyroku człowiek zawsze dzielił pewne cechy ze zwierzętami, a ludzkie serce stało się zwierzęce i upadłe. Jakże uderzający jest ten obraz, kiedy spojrzymy na obecne i wcześniejsze półcywilizowane, barbarzyńskie warunki życia większości rodu ludzkiego. Nawet ta niewielka część, która stara się przezwyciężyć tendencję do upadku, osiąga to tylko częściowo, cały czas wkładając w to wielki wysiłek. Ludzkość musi trwać w tym stanie upadania, pod rządami złego. Dopóki nie nauczy się, że to Najwyższy panuje nad królestwem ludzi i daje je tym, którym chce. Podczas gdy ludzie trwają w tym upadłym stanie, Bóg pozwala najpodlejszym z nich rządzić innymi, aby gorzkie doświadczenia teraźniejszości okazały się wielką korzyścią w przyszłości. Czytamy, że zgodnie z wykładem Daniela wypełniło się ono słowo nad Nabuchodonozorem i w tym niepoczytalnym, upadłym, zwierzęcym stanie król znajdował się dotąd, aż minęło nad nim siedem lat, w tym wypadku siedem lat literalnych. Danielowa interpretacja snu odnosi się tylko do jego wypełnienia na Nabuchodonozorze, jednak fakt, że sen, jego wykład i wypełnienie są tak starannie opisane, jest dowodem głębszego znaczenia tego opowiadania. Dodatkowym potwierdzeniem jest niezwykła trafność tego obrazu jako ilustracji boskiego celu w poddaniu całego rodzaju ludzkiego podpanowanie zła, a to w celu ukarania i naprawienia aby Bóg w odpowiednim czasie mógł odbudować go w sprawiedliwości i do życia wiecznego. Sen i jego wypełnienie na Nabuchodonozorze stają się jeszcze bardziej godne uwagi, jeżeli sobie przypomnimy, że był on uczyniony panującą głową ludzkich rządów. Daniela rozdział drugi werset 38. I jako do Pana ziemi prorok zwraca się do niego prawie takimi samymi słowami, jakie Bóg wypowiedział wcześniej do Adama. Tobie Bóg niebieski królestwo, moc, potęgę i sławę dał. I wszystko, gdzie jedno mieszkają synowie ludzcy, Zwierz polny i ptactwo niebieskie, dał w rękę Twoją i postanowił Panem nad tym wszystkim. Daniela rozdział 2 wersety 37 i 38. Porównaj pierwsza Mojżeszowa rozdział 1 werset 28. Potem, na skutek grzechu, na Nabuchodonozora przyszło siedem lat karania, po których rozum został mu przywrócony. A także ponownie dano mu władzę. Odzyskał swoje stanowisko w królestwie, a to, czego się nauczył, przydało mu majestatu, o czym wyraził się w następujący sposób, a po skończeniu onych dni podniosłem ja, na nabuchodonozor, w niebo oczy moje, a rozum mój do mnie się zaś wrócił, i błogosławiłem najwyższego. A żyjącego na wieki chwaliłem i wysławiałem, bo władza Jego, władza wieczna, a królestwo Jego od narodu do narodu. A wszyscy obywatele Ziemi jako za nic poczytani są, według woli swojej postępuje z wojskiem niebieskim i obywatelami Ziemi. A nie masz, kto by wstręt uczynił ręce Jego i rzekł mu cóż to czynisz? Tegoż czasu rozum mój wrócił się do mnie, a do sławy królestwa mego ozdoba moja, i dostojność moja wróciła się do mnie. A na królestwie moim wzmocniłem się i wielmożność większa mi jest przydana. A tak teraz ja, Nabuchodonozor, chwalę i wywyższam, i wysławiam króla niebieskiego, którego wszystkie sprawy są prawdą, a ścieżki jego sądem. A których chodzących w hardości poniżyć może. Poniżenie nabuchodonozora było obrazem poniżenia rodzaju ludzkiego pod zwierzęcymi rządami podczas siedmiu symbolicznych czasów, czyli lat, dzień za rok, co daje 2520 lat, począwszy od czasów władcy babilońskiego. Zauważmy, że pokrywa się to z przepowiedzianymi Izraelowi siedmioma czasami, które kończą się w roku 1914, o czym już wiemy. Właśnie w dniach nabuchodonozora Izrael znalazł się w niewoli w Babilonie, kiedy to korona Boskiego Królestwa została odjęta i rozpoczęło się siedem kroć. Ten obraz doskonale zgadza się z tym, że Bóg. Chcąc zapowiedzieć rządy Pogan, pokazał Danielowi dzikie bestie, po zabiciu których królestwo Boże dane będzie podobnemu synowi człowieczemu. Gdyby wydarzenia te nie miały na celu proroczego pokazania upadku człowieka i długości czasów Pogan, trudno byłoby znaleźć przyczynę zapisania tego fragmentu historii pogańskiego króla. Faktem jest, że siedem lat jego poniżenia wyobrażało upadek rodzaju ludzkiego, że Bóg obiecał restytucję ziemskiej władzy po tym, jak ludzie przyswoją sobie pewne ważne nauki. Faktem jest także, iż siedem symbolicznych czasów Pogan, 2520 lat, kończy się dokładnie w momencie, kiedy ludzkość będzie już świadoma własnej degradacji i obecnej niemożności prawidłowego władania światem, i kiedy będzie gotowa przyjąć Boskie Królestwo i Panowanie. Trafność opisanego obrazu przekonuje nas, że choć okres siedmiu lat Nabuchodonozora literalnie wypełnił się na jego osobie, to jednak miał on większe i szersze znaczenie jako obraz siedmiu symbolicznych lat władzy Pogan, których wyobrażał Nabuchodonozor. Dokładna data upadku Nabuchodonozora nie jest znana i nie ma znaczenia, ponieważ okres degradacji króla przedstawiał cały okres panowania Pogan, który rozpoczął się, gdy korona figuralnego Królestwa Bożego została odjęta od Jasza. Panowanie Pogan od samego początku było zwierzęce, a jego czasy są policzone, jego granice są ustalone przez Boga i nie mogą być przekroczone. Jakże radosny jest ten obraz, zrozumiany przy końcu siedmiu czasów. Ani Izrael, ani ludzkość reprezentowana przez ten naród nie będą już dłużej deptane. Ciemiężone i źle rządzone przez zezwierzęcony mocy Pogan. Na ziemi zostanie wtedy ustanowione Królestwo Boga i Chrystusa Jego, a Izrael i cały świat będą błogosławione pod Jego prawowitymi i sprawiedliwymi rządami. Wtedy korzeń obietnicy i nadziei zasadzony na początku w ogrodzie Eden. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział dwunasty, wersety od pierwszego do trzeciego. Przeniesiony przez potop i wszczepiony w figuralnym narodzie izraelskim, pierwsza Mojżeszowa rozdział 12 wersety od pierwszego do trzeciego, wypuści znów gałęzie i zakwitnie. Wypuszczanie gałęzi rozpoczęło się podczas pierwszej obecności naszego Pana, ale nie nadszedł jeszcze wyznaczony czas, aby zakwitnąć i wydać błogosławiony owoc w restytucji wszystkich rzeczy. Przy końcu czasów pogan nie będzie jednak brakowało wyraźnych oznak wiosny. Lato przyniesie obfity owoc, a chwalebne jesienne żniwo będzie trwało i przynosiło radość przez nieskończone wieki chwały, które nastąpią potem. Wtedy pierwotny pan Ziemi odzyska rozum i swój pierwszy stan, a do tego, podobnie jak w obrazie, będą mu dodane doskonałość i chwała. Człowiek będzie chwalił, wysławiał i czcił króla niebios. Widzimy już, że ludzkości przywracana jest zdolność rozumnego myślenia. Ludzie stają się już w pewnym sensie świadomi swojego upadku i szukają sposobów naprawy swojego stanu. Myślą, planują i działają wspólnie w kierunku stanu lepszego niż ten pod rządami zwierzęcych władz. Zanim jednak uznają Boga i Jego panowanie nad wszystkim, doświadczą jeszcze jednego ataku szaleństwa, a gdy z niego otrzeźwieją, ujrzą swą słabość, bezradność i zmęczenie, ale ich rozum zostanie wtedy odnowiony na tyle, aby mogli uznać i poddać się rządom tego, który przychodzi, aby przywrócić utracone na długi czas pierwotne królestwo i oprzeć je na wiecznej podstawie doświadczenia i znajomości zarówno złego, jak i dobrego. Prawdą jest, że to wielka rzecz oczekiwać, tak jak my, iż w ciągu najbliższych 26 lat wszystkie obecne rządy zostaną obalone i zniesione, ale żyjemy w bardzo szczególnym czasie. W dniu Jachwę, w ciągu którego wydarzenia następują bardzo szybko, i tak jak napisano, sprawę zaiste skróconą uczyni Pan na ziemi. Zobacz parauzyjny tom pierwszy, rozdział piętnasty, przez ostatnie jedenaście lat opisane powyżej sprawy były w znacznej mierze głoszone i publikowane. W tym krótkim czasie widzieliśmy zadziwiający rozwój wpływów i czynników mających na celu obalenie najsilniejszych mocarstw. W tym czasie komunizm, socjalizm i nihilizm zaczęły energicznie działać i już teraz sprawiają wiele trudności panującym i wywyższonym na Ziemi, których serca drętwieją ze strachu, gdy patrzą na rzeczy dziejące się na świecie. Ponieważ obecne potęgi mocno się chwieją i w końcu z wielkim trzaskiem przeminą. W świetle tych mocnych dowodów biblijnych dotyczących czasów Pogan uznajemy za uzasadnioną prawdę, że około końca roku 1915 nastąpi całkowity upadek królestw tego świata i dokona się pełne ustanowienie Królestwa Bożego. Wtedy modlitwa Kościoła wznoszona od w niebo wstąpienia jego Pana, przyjdź królestwo Twoje, zostanie spełniona. Pod tymi mądrymi i sprawiedliwymi rządami cała ziemia będzie pełna chwały Pana, znajomości, sprawiedliwości i pokoju. Psalm 72, werset 19, Izajasza rozdział 6, werset 3, Abakuka rozdział 2, werset 14. Wola Boża będzie wypełniana na ziemi, jako jest w niebie. Stwierdzenie Daniela, że Królestwo Boże zostanie założone nie po upadku ziemskich królestw, ale za ich dni, kiedy nadal będą istniały w swojej potędze, i że to właśnie Królestwo Boże rozbije je na części i pochłonie. Daniela rozdział drugi werset 44. Jest warte szczególnego rozważenia. Podobnie rzecz się miała z innymi królestwami, istniały wcześniej niż objęły uniwersalną władzę. Babilon istniał na długo przed zdobyciem Jeruzalemu i otrzymaniem panowania. Daniela, rozdział drugi, wersety 37 i 38. Medo Persja także istniała, zanim podbiła Babilon. Podobnie było ze wszystkimi innymi królestwami. Najpierw musiały zaistnieć i pozyskać władzę, dopiero potem mogły podbijać inne państwa. Tak też dzieje się z Królestwem Bożym. Jako embrion istniało od osiemnastu stuleci, ale wraz z całym światem poddane było zwierzchnościom wyższym, od Boga postanowionym. Dopóki nie skończy się siedem czasów tych zwierzchności, Królestwo Boże nie może objąć uniwersalnego panowania. Tak jak wszystkie mocarstwa, musi ono jednak zdobyć moc odpowiednią do obalenia innych królestw, zanim rozbije je na części. Tak więc w tym dniu Jachwe, w dniu ucisku, nasz Pan ujmuje w swe ręce wielką władzę, do tej pory drzemiącą. I panuje, i to właśnie spowoduje ucisk, chociaż świat przez pewien czas nie będzie o tym wiedział. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że święci będą mieli swój udział w tym dziele niszczenia współczesnych królestw, jak napisano, aby wiązali pętami królów ich, a szlachtę ich okowami żelaznymi, okowami siły. Aby postąpili z nimi według prawa zapisanego. Tać jest sława wszystkich świętych Jego, Psalm 149 wersety 8 i 9. A kto zwycięży i zachowa aż do końca uczynki moje, dam mu zwierzchność nad poganami, i będzie ich rządził laską żelazną, jako statki garncarskie skruszeni będą, mocarze. Objawienie rozdział 2 wersety 26 i 27, Psalm 2 wersety 8 i 9. W poprzednim tomie rozważaliśmy wielką różnicę między Królestwem Bożym a zwierzęcymi Królestwami Ziemi, powinniśmy więc także zauważyć różnicę w sposobie walki. Metody podbijania i kruszenia będą zupełnie inne od używanych wcześniej. Ten który teraz obejmuje swą wielką władzę, jest pokazany symbolicznie. Objawienie rozdział 19 werset 15, jako ten, którego miecz wychodził z ust, a z ust jego wychodził miecz ostry, aby nim bił narody, albowiem on je rządzić będzie blaską żelazną. Tym mieczem jest prawda. Efezów rozdział szósty, werset 17, a żyjący święci podobnie jak wiele osób ze świata są teraz jako żołnierze Pana używani do obalania błędów i zła niech jednak nikt nie sądzi że symbolizuje to pokojowe nawrócenie narodów świata ponieważ wiele pism takich jak na przykład objawienie rozdział 11 wersety 17 i 18 Daniela rozdział 12 werset pierwszy. Drugi Tesaloniczan rozdział, drugi werset 8, psalm 149 i 47 mówi o czymś wręcz przeciwnym. Nie bądźmy więc zaskoczeni, kiedy w kolejnych rozdziałach prezentowane będą dowody, że ustanawianie Królestwa Bożego już się zaczęło, że według proroctwa jego panowanie rozpoczęło się w roku 1878. Że wojna onego wielkiego dnia Boga wszechmogącego. Objawienie rozdział 16, werset 14, która zakończy się w roku 1915 zupełnym obaleniem obecnych mocarzy ziemi, została już rozpoczęta. Z punktu widzenia Słowa Bożego zbieranie się armii jest wyraźnie widoczne. Jeżeli nasza zdolność widzenia nie będzie osłabiona uprzedzeniami, to patrząc przez poprawnie ustawiony teleskop Słowa Bożego, możemy jasno zobaczyć charakter wielu wydarzeń mających miejsce w Dniu Pańskim, możemy też zobaczyć, że znajdujemy się w samym środku tych wydarzeń i że przyszedł dzień on wielki gniewu jego. Miecz prawdy, już naostrzony, ma uderzyć każdy zły system i obyczaj cywilny socjalny i duchowy. Owszem, widzimy, że to uderzanie już się rozpoczęło. Wolność myśli i prawa człowieka, świeckie i duchowne, dawno zagubione pod panowaniem królów, cesarzy, papieży, synodów, rad, tradycji i zasad, są teraz doceniane i bronione, jak nigdy przedtem. Konflikt wewnętrzny już się rozwija. Niebawem rozszerzy się jak niszczący płomień, a ludzkie systemy i błędy, które przez wieki więziły prawdę i uciskały wzdychającą ludzkość, będą musiały mu ulec. Tak, prawda, szeroka i ciągle rosnąca znajomość prawdy, to miecz, który tłucze i rani głowy panujące nad wieloma krajami. Psalm 110 werset 6. W tym ucisku jest jednak ukryte błogosławieństwo, przygotuje on rodzaj ludzki do docenienia w pełni sprawiedliwości i prawdy pod panowaniem króla sprawiedliwości, kiedy ludzie przekonają się wreszcie, że sąd jest wykonywany według sznuru, a sprawiedliwość według wagi. Izajasza rozdział 28 werset 17 to nauczą się również, że jedynie ścisłe reguły sprawiedliwości mogą zapewnić upragnione błogosławieństwa. Całkowicie zniechęceni do własnych dróg i mizernych owoców samolubstwa, z radością powitają nowy rząd i podporządkują się sprawiedliwemu panowaniu, które przejmie władzę w ten sposób, jak napisano, przyjdzie pożądanie wszystkich narodów, Królestwo Boże, pod absolutną i nieograniczoną władzą pomazańca Jahwe. W doniosłym czasie dał Bóg nam żyć, choć los niełatwy czeka świat. Ogłosić trzeba przełomu wiek, wspaniale świadkiem tego być. Nasłuchuj uważnie. Groźny dźwięk narodów licznych zgra i kruszy się glina z żelazem. Czy słyszysz? Wzdychanie za lepszym dniem. Na śmiewce szydzą urągają, bluźniercze w niebo wznoszą wzrok. Stań dziś do walki, prostuj krok, zbyt szybko chwilę umykają. Proroctwa prawd nie kryją już, strzesz szat swych śnieżnej bieli. Duszę swą wznieść do nieba bram, głoś z całej siły, Panu służ. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.